Idę, dzieci, w rozważanie. Dziś zanosi się, jeśli prześpię się pół godziny, że będą jeszcze 3 kazania, to muszę to skończyć wszystko. Choć rekolekcje formalnie wczoraj skończyłem, o te wielkopostne, one dzieci dalej trwają, 5 dzień. Głoszę dla was dziś już 2 kazanie. Jesteśmy przy tajemnicach światła. Tajemnica 2. Objawienie Pana Jezusa w Kanie Galilejskiej. Revelatio sui ipsius apud cananenses nuptias. Miłość Polaków do Matki Bożej wyraża się w licznych pieśniach, nabożeństwach, świętach i świętach. Rozlega się echem w niebie, czego skutkiem jest moja matczyna ingerencja w losy tego narodu. My jesteśmy dzieci na przygotowaniu, tylko znaleźć czas dla Pani Agusi, śpiewnika maryjnego, 500 pieśni. Mamy ich nagromadzonych 1000 000. Którą wybrać? Żeby płynęła chwała Maryi. Dzieci wydaje i przygotowuje mszał. Mamy na etapie już 20% obrobioną technologicznie, że mała redakcja i do druku. 50 kilka świąt Matki Bożej. To wszystko, dzieci, dla chwały Boga. Skoro nasi potomni tak kochali Matkę Bożą, że w XVI wieku Matka Boża postanowiła ingerować w losy tego narodu. Dlatego dziękuję wszystkim, którzyście postawili 1000 świątków, kapliczek maryjnych przy swoich domach. Dziękuję wszystkim was, którzy macie tak wiele obrazów związanych z wiarą katolicką w domach. Na jednej parafii w tym roku do naszej rycerki przychodzi kapłan. Wszedł, no i widzi morze obrazów. I ci za nie mówił, nic nie powiedział. Któryś czas po tej kolędzie w swoich kazaniach mówi: drodzy państwo, byłem u jednej parafianki po kolędzie, ale w życiu jeszcze tylu obrazów katolickich na ścianie nie widziałem. Jaka musi być wiara tej osoby? Dzieci, jak mi pokazali z Bydgoszczy rycerze swój dom, to kaplica to nie da się dopowiedzieć. Wszystkie ściany obrazy, 15 dużych figur i ich sypialnia. Dzieci, to więcej niż kaplica. Kiedy przysyłacie meldunki z szaty Matki Bożej i ze zdjęciami ze swoich pokoju, to z góry widać, że Natanek, tablice 10. Matka Boża, Wykrót, Król. Dzieci, to nie, że jest 5 obrazów. Macie taki sam problem, jak ja mam problem w pokoju, że nie mam gdzie co powiesić. Nie? Znalazł mnie miejsce wolne chyba na suficie. Ja w mojej sypialni, dzieci, to tak jak był u mnie kardynał Dziwisz, to powiedział: u ciebie jak w kaplicy. Tu 10 patronów świętych, ogromny krzyż, Matka Boża figura na 1,5 metra, święty Michał Archanioł prawie 2 metry. Gdzie popatrzysz, no wszędzie wiszą rzeczy święte. Trzymajmy ten kierunek, bo to niebo bardzo lubi. Odkąd braki i potrzeby niedole Polski są mi powierzone, stały się moimi brakami, moimi potrzebami i moimi niedolami. On gdzieś ktoś mi zarzucił, że pobożność księdza Maryjna zmalała, więc informuję tę osobę: w Częstowie przyjedź Pan, ogłaszamy rok Królowej Polski w Niebowziętej. I tyś pierwszy powinien kupić obraz za Króla Polski. Jezus jest dla mnie Królem Polski, a obok, po prawej ręce Pana Jezusa, powinna na ścianie wisieć Matka Boża, Królowa Polski w Niebowzięta. Ten nasz rok będzie się kręcił koło Matki Bożej. Już mam dla was wyzwanie, bo jak mam myślenice związane z ryngrafem Matki Bożej, żeby połączyć
order niepokalanej Boga Ojca, no to będziecie zmuszeni albo sami dojrzejecie, że musicie sobie kupić drugi medalion Boga Ojca. No żeby zrobić kompozycję, bo jedno musimy nosić na piersi. Ja mam jeden tu, a drugi tu, bo ściągać codziennie nie do wytrzymania. A codziennie na pójdzie na przeświętą chodzicie, więc będzie obowiązek ubierania ryngrafu. Więc dziś już wam ogłaszam, bo taka produkcja dziś trwa od 3 do 6 miesięcy. I zmienił się całkowicie kształt rynku. Nikt nie ryzykuje. Jeśli by ktoś z was chciał sobie mieć drugi medalion, to musi mi napisać numer, jaki ma, bo ja ci nie mogę dać nowego numeru, bo utnę system, który potem otrzymasz dublet numer, no i będziesz go nosił Boga Ojca tu, ryngraf, a Matkę Bożą poniżej. Pani Ali? Ale to nie jest obowiązek, tylko wypracowuje system. Bo jak się ludzie dowiedzą o kulcie Boga Ojca, jak to można pod koszulą? Jak widzą Ducha Świętego, to teraz się pytają, co to jest, nie? Ksiądz jedzie do rycerzy, nareszcie nasi. W jednej parafii, kiedy przyszli we dwójkę ze znakiem Ducha Świętego, myślą, że oddą wam Duchu Świętym. Oni mówią, nie, nie, my na tankowcy. Ła. Jeszcze nas maluła. Ła. Nareszcie nasi. Dzieci, mówi to system? Widzą medalion, co to jest? Już mówisz. Co to jest? Mówisz o cudzie chocimskim. Co to jest? Królowa Polski niebowzięta, bo tu będzie napisane. Trzymajcie kciuki, żebym to w tym tygodniu pozałatwiał. Żeby się ktoś podjął tego dzieła. Że mam myśli, to nie znaczy, że je realizuję. One trwają już pół roku u mnie i dojrzewają. Bo skoro Matkę Bożą proszę, Mario, ratuj i podyktuj nam drogę krzyżową teraz na Częstochowę, a Matka Boża mówi, byłam zobligowana i proszona, więc przychodzę. Dzieci, to dla mnie, ła. Moja Maryjka szaleje. Ja jej coś muszę tu wyrznąć wielkiego. Więc ci szybko przyspieszam. Producent obrazu do mnie dzwoni. Jaki do ksiądz tekst? Ni w 5, ni w 10. Następny mnie morduje. Może huknę go. Ale się uspokajam. Mam modlitwę. Przecież w nowennie na czas postu. Jest. W 5 dniu, gdzie jest królowa Estera. Mówię, mam. Ale mówię, zaczekaj pan. Bo pan mu powiedział, że nam będzie dyktował modlitwy. Na okcję Królu Polski i do Matki Bożej Niebowziętej. To ja nie będę pyszny, mówię, panie Gusiu, spróbuj zagadnąć Matkę Bożą, jak ma swoje plany, to po co ja mam mój plan dawać? No jednego dnia zapomniała, a przed wczorem, jak tu jej nie było, no to poleciała do Matki Bożej, no dzień idzie uśmiechnięta, nerd do karteczką, to ja już wiem, że jest modlitwa, nie? Jest, i czytam wam drugi dzień tę modlitwę Matki Bożej. I tak to dzieci wszystko powstaje. Więc Matkę Bożą musimy niesłychanie kochać. Dlatego moim marzeniem jest w Częstochowie 2000 moich kulawych, chorych rycerzy. Wszystko przychodzi, bo rozpoczynamy kolejną, dzieci, wielką bitwę o Matkę Bożą. Świat musi zobaczyć tę małą armię Matki Bożej. Niemiec czym prędzej chce robić armię europejską i wiecie, gdzie ją postawić? Na wschodniej granicy polskiej. Dzieci, musimy Niemca ubiec. Jak Niemiec coś knuje, to dzieci gorzej niż Auschwitz-Birkenau. Pamiętajcie, nam gotuje. Jak Niemiec coś knuje, Polacy o tym dobrze wiedzieli, kiedy po objawieniach Mancinelliego w 608 roku zaczęli malować obrazy Matki Bożej Królowa Polski, to ta, co jest w Rokitnie, pamiętajcie, miała prawe ucho ustawione na Niemca i była położona w Bledzewie, tuż przy granicy niemieckiej. I to przy granicy niemieckiej było centrum malowania obrazów Królowej Polski, Królowej Polski. Episkopat ten obraz z Bledzewa w Rokitnie nazwał, ze względu na ucho duże. Szkoda, że ją nie nazwali Urbanowa, bo mogli ją nazwali ją cierpliwie słuchająca, nie? To jest tragedia. Przyglądnijcie się Matce Bożej Wileńskiej w ramie. To jest Królowa Polski w niebowzięta. Ma lewe ucho wystawione na wschód. Dzieci, my dziś Matkę Bożą musimy prosić, żeby obydwa uszy wystawiła na wszystkie strony. Bo kto nas uratuje? Dzieci, kto nas uratuje?
Dlatego ogłaszam wam za tydzień rok Królowej Polski w Niebowziętej. Ale co to będę ogłaszał? Ze 100 ludźmi? Dzieci, pomyślcie. Kto kocha Matkę Bożą na Częstochowę. Biskupi ogłosili wielką nowennę o zgodę narodową. Dzieci, lecimy. I modlimy się. Jako królowa, jako matka tego narodu wypraszam łaski dla Polski u mojego syna. Ilekroć zwraca się do mnie w gorących modlitwach. Jeśli obraz Królowej Polski powiesisz na ścianie, co to znaczy? Że wierzysz. Powiesisz syna króla Polski. Jezus dla mnie jest królem Polski. Bóg widzi gorącość twoją. Dzieci kochane, już mówię 20 kilka minut. Wybaczcie, dziś tylko teraz jedno rozwiązanie, rozważanie, więc obiecuję wam, że na nieszporach będzie kazanie i na gorzkich żalach będzie kazanie. Tylko, że nie będzie kazania pasyjnego, tylko będę kontynuował te, bo dopiero mam, dzieci moje, 6 rozważań. Znacie mnie, prawdopodobnie nie zdążę tego skończyć, a teraz mówię amen.